Siemaneczko, z tej strony Kawiurka, z drugiej strony kawiurkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie w angielskich opowieściach! Angielskie opowieści! Które wrzucam co wtorek i oczywiście jak czuję się na siłach, wrzucę jeszcze jakiś filmik w międzyczasie. W każdym bądź razie przejdźmy do opowieści. Pewnie ci, którzy mieszkają w Anglii, wiedzą mniej więcej o czym mówię. Ci, którzy w Anglii nie mieszkają. Kawiurka, mam takie pytanie. Macie tam rynki w Anglii? Takie zwykłe ryneczki, które są w Polsce. Co tam się sprzedaje? Takie dresy fajne, takie jakby Adidasa, ale niekoniecznie Adidasa. Albo warzywa, albo jedzonko. No wiecie, takie rynki, ryneczki. Na mojej dzielnicy mamy stary rynek i nowy rynek, czy bardziej w sumie to nie jest rynek, tylko to jest shopping center. Skupmy się jednak na tym małym, starym ryneczku. Powiem tak, jest tam chmara ludzi, zwłaszcza po południu, więc jeśli nie czujecie się na siłach przebywając w miejscu, gdzie jest bardzo dużo ludzi, gdzie po prostu jest tłum ludzi, lepiej poczekać do troszeczkę późniejszej godziny. Pamiętam, jak ja pierwszy raz przyjechałam do Anglii i wyszłam właśnie w takie miejsce, to po prostu zaczęło mi się tak w głowie kręcić. Tak, dookoła widziałam po prostu wszystko i nic. I nie wiedziałam, co się dzieje. Musiałam wrócić do domu, bo po prostu spanikowana. Nie wiedziałam, gdzie jest. Co jest? Kawiurka, o co ci chodzi? Jak spanikowana wróciłaś do domu? Po prostu na mnie co chwilę ktoś zaczepiał. Jak na jakimś indyjskim bazarze. Dokładnie co kilka kroków, co chwilę ktoś mnie zaczepiał. Wołali, excuse me, mamy pomidorki dla pani najświeższe, rewelacyjne, czerwone pomidorki. Mua, mua, mua. Nie dziękuję. Później ktoś mnie zaczepia, masz internet? Nie mam, dopiero się powiedziałam, a to dobrze, jak nie masz, to ja ci załatwię internet. Bardzo tanie. Nie, dziękuję. Ale poczekaj, łapie mnie za ręce, mówię, panie, ja nie chcę żadnego internetu, zostaw mnie w spokoju. O nie, myślicie, że on mnie zostawi w spokoju? Błąd. Przyszedł jego kolega z drugiej strony. Nie ma pani internetu, ale jak to? No to trzeba mieć? No to ja zaraz pani założę internet, zaraz wszystko pomożemy, tu zaraz wszystko wykupimy, zaraz powiemy jak i co. Ja mówię, no thank you, I don't speak Englisha. A oni do mnie, I speak Polish? Grubo, to po polsku też gadają fajnie. No ale to były takie czmyki, oni tylko tam parę słów znali. Jakoś się wyrwałam z tych sideł diabła, tych dwóch piekielnych diabła. I szybko pobiegłam do jakiegoś sklepu, żeby się schować, żeby po prostu mnie zostawili w spokoju. Gdyż weszłam do sklepu jakiegoś, tam mi też nie dali spokoju. Od razu, pierwsze co, podchodzi do mnie babeczka. Hello, you okay? Are you alright? Do you need some help? Maybe you wanna help? I can help you. Wow! Stop, poczekaj! Nie zbliżaj się do mnie, jesteś za blisko, zaraz mi dasz buzi, koleżanko. Nie rozumieć, co mówić, ja dopiero tu przyjechać pierwszy raz i ja po angielsku dobrze nie mówić. A ona dalej, bla, bla, bla. Ja rozumiem, że ty nie mówisz po angielsku, ale ci mogę pomóc. Czego szukasz, powiedz mi? Ale ja mówię, co? Nie rozumiem nic. Kobieto, mówię do ciebie, że nic nie rozumiem. A ona dalej. Coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Zaraz mi da buzi. Ciężko się gada. Gdzie moja kawa? A, wypita. No tak. No tak. What the fuck? Dlatego tyle energii mam. Musiałam wybiec też z tego sklepu, bo po prostu to jakaś paranoja. Wyszłam sobie na zewnątrz, mamy tam też ławeczki, żeby usiąść, jak się człowiek zmęczy. Nie dziwię się, że są tam ławki, bo każdy się męczy po takiej podróży. Naprawdę byłam zmęczona, jak mnie tak zaczepiali co chwilę, więc musiałam sobie przycupnąć i sobie usiadłam tak na końcu ławki, na rogu, że nawet jak ktoś by chciał usiąść na tej samej ławce, pomimo tego, że tam było 5 innych pustych ławek, ale jak ktoś by chciał koło mnie usiąść, to po prostu mógłby sobie dalej usiąść, wcale nie musiał być koło mnie siadać. Po prostu, żeby nie było punktu zaczepienia i żeby nikt ze mną nie rozmawiał. Chciałam odpocząć sama, bez nikogo, bez żadnego człowieka rozmawiającego do mnie. No i sobie usiadłam tak. Wzięłam telefon, udawałam, że coś robię, pomimo, że to był bardzo stary telefon, który nie miał nawet Facebooka i w sumie nic tam nie robiłam, tylko udawałam, że przyciskam jakieś przyciski, że po prostu nikt się do mnie nie przyczepił. I co? Nie zgadniecie. Oczywiście ktoś do mnie podszedł. Dokładnie. Ktoś usiadł bardzo blisko mnie. Moja strefa komfortu zaciśniła się tak blisko, że prawie się ścisnęłam. Mówię, dobra, może to jest przypadek, może to jest starszy pan albo ktoś, może ktoś się źle poczuł, nie chciałam się odwracać, żeby nie nawiązywać kontaktu wzrokowego, bo takie sytuacje kończą się rozmową z obcymi. No i siedzę na tym telefonie, udaję, że coś robię, muszę tak oczywiście go trzymać w tą stronę, bo ktoś z tyłu za mną siedział. No i nagle czuję takie puk. Boże, co ten człowiek chce? Odwracam się. Przepraszam. Tak, słucham. Bo ja mam takie pytanie. No, jakie? Coś się stało? Bo chciałem się zapytać, jak masz na imię. Ja za dobrze po angielsku nie rozmawiać. To nic, że nie rozmawiasz dobrze po angielsku. Jak masz na imię? Mówię, no dobra, może się pyta, bo prawdopodobnie coś chce ode mnie. Ale po co ci moje imię? Ja mam chłopaka. Nie, ja nie rozmawiać dobrze po angielsku. Ja nie... A masz chłopaka? To nic. To nic, że masz chłopaka. To nic, to dużo. Do widzenia. I dokładnie tak jak wam pokazałam, z takim akcentem, z takim ten człowiek mówił. Czasami mi się wydaje, że ci ludzie coś mają z głową, albo grają, może to jest jakaś nowa metoda na podryw, jakiś extremely super i powinien mi się teraz ten facet spodobać, bo on do mnie mówi cześć, jak jakiś psychopata, który chce mnie zabić. Cześć, jesteś fajna, może się umówimy. No czy to jest normalne? Nie, nie wydaje mi się, że to jest normalne. Często, gęsto mi się wydaje, że ja sobie coś urajam w głowie, że tak naprawdę ci ludzie są normalni i po prostu ja trochę panikuję, czy mi się coś wydaje. Ale słuchajcie, ile razy może mi się coś wydawać, skoro co chwilę coś się dzieje i to po prostu jest niewiarygodne to, co się tu dzieje. Chociaż ta opowieść, co wam dzisiaj powiedziałam, to jest ta z tych bardziej soft, jak zauważyliście. Jak już mnie obserwujecie od jakiegoś czasu na YouTubie, to zauważyliście, że mam bardziej hardkorowe i extreme opowieści. Wieści? Bardziej soft, ale też wam chciałam pokazać mniej więcej, jak to wszystko wygląda tutaj, gdzie po prostu idę sobie na zwykłe zakupy, które przeradzają się w niezwykłe angielskie opowieści. Więc wstałam i sobie poszłam i wyobraźcie sobie, że ten facet poszedł za mną. Dobra, pewnie poszedł w tą samą stronę, bo pewnie tam idzie do domu, a może gdzieś tam do sklepu. No to mówię, taki czmyk. Jak szłam sobie do sklepu czmyk, to sobie zakręciłam i poszłam w drugą alejkę, gdzie też były sklepy, bo mieliśmy sklepy po dwóch stronach. I sobie czmyk, poszłam do innego sklepu. Zaglądam tak przez ramię, patrzę, a on zamiast czmyk, tak jak miał iść prosto, to czmyk za mną i czmyk tam, gdzie ja. Co jest? Co jest? Co się dzieje? Kolo, odczep się ode mnie. Zaczęłam panikować, nie wiedziałam, co mam zrobić. Poszłam do banku i udawałam, że może chcę wziąć pieniądze, a może chcę sprawdzić, czy mam na koncie. Siedziałam tam około 10 minut, mówię nie wynurzam się z tego banku, zostaję tam, zostanę tam na 10 minut, wtedy na pewno ten facet sobie pójdzie. No i tam sobie stoję, coś tam udaję, wziąłam telefon, coś tam, ludzie się mnie pytają, czy wszystko okej, czy coś mi pomóc, a ja mówię, nie, dziękuję, nie musicie mi pomagać w niczym, już dzisiaj mi za dużo osób chciało pomóc, ale dzięki. No to pani sobie poszła, ale i tak się na mnie dziwnie patrzała, co ja robię w tym banku przez 10 minut, nic nie robiąc w sumie, tylko raz poszłam do bankomatu i w sumie nawet pieniędzy nie wyjęłam. I ja patrzę, ten facet wchodzi do tego banku. W tym czasie, co on wszedł, to ja szybko wybiegłam i pobiegłam do domu. Szybko pobiegłam do domu, byłam tak spanikowana, miałam nadzieję, że za mną nie biegnie. Nawet się nie obracałam, po prostu szybko pobiegłam do domu z nadzieją, że za mną nie biegnie. Pod samym domem tylko się obróciłam w tył, żeby zobaczyć, czy go nie ma, bo najgorsze, co mogło być, to to, że jak chcę wejść do domu, to akurat ten facet tam by stał i by wiedział, gdzie mieszkam. Więc obróciłam się, sprawdzić, czy go tam nigdzie nie ma. Nie było. Dobra. Nic się nie stało. No i teraz pytanie do was, co wy o tym myślicie? Czy to było wszystko przypadek? W sensie chodzi mi o tego faceta, bo to, że każdy był tam miły i taki zaczepliwy, no to jest normalne. Ale to, że ten facet pierw usiadł koło mnie na ławce, coś tam zagadywał, ja później wstał, on za mną wstał, później szedł w tą samą stronę, później skręcił w tą samą stronę i wszedł do tego samego banku. No ale dobra, zdarza się, może, nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie i co wy byście zrobili w takiej sytuacji, jak wy byście w ogóle się zachowali. Mam nadzieję, że ta opowieść wam się podobała. No i co, w następny wtorek będzie następna, więc trzymajcie się, kawiurki, i do zobaczenia. Pa!